Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale CryptoMining, tu Pietra z tej strony. I zanim przejdziemy do omówienia pewnych zagadnień, to zapraszam was na naszą stronę internetową do poczytania nowych artykułów, czyli newsy. Są Tron, Defi, Chain, Rapids, Innovate, Syscon, i inne projekty DeFi. Świetny artykuł napisany przez Norberta Nexo, długi, obszerny, gdzie można się dowiedzieć wielu rzeczy i znaleźć odpowiedzi na jakieś nurtujące nas pytania nexo jeden z lepszych portfel portfeli finczech także warto poczytać i zastanowić się czy warto mieć taki portfel swoich swoich jakby portfolio gdzie gdzie pomnażamy kryptowaluty lub ogólnie możemy gdzieś handlować także zapraszam was właśnie do subskrypcji jeszcze naszego kanału lajkowania i komentowania i co i co mamy teraz? Cały czas krew się leje na rynku yy, kryptowalut. Yy, z tym sterą USD wie, wiecie co się stało. Już mówiłem wczoraj, wiele kanałów o tym mówi, że tu się ten pek zawalił. Wyszło na to, że jednak był to atak przez grube ryby zrobiony. Odpowiednio za, załatwiły temat. Ale to daje też do myślenia, że, że mogliby tak... Yy, inne też kryptowaluty załatwić, także coś tu będzie musiało zrobione być w tym rynku ogólnie, kryptowalut, żeby nie dochodziło do takich ataków. Jeżeli ma być decentralizacja, to trzeba jakoś to nie wiem, jakoś rozwiązać. Bo tak samo można posłać inne stablecoiny do jak to można powiedzieć, do Piachu. Terra przez to straciła bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie, jaka cena. No, masakry, masakra 90. W ciągu tygodnia 96%, prawie 100% czy projekt się odbije, tego nie wiemy. Zobaczymy szkoda, bo tam było tworzonych wiele różnych projektów, jak Startera, yy, Middao, chyba, yy, ten yy, jakiś Atlas i no i no wiele, wiele, wiele innych lat. mi aż z głowy powylatywały Walkirie i nie Walkirie. Naprawdę tyle tyle projektów było tworzonych i szkoda, żeby to wszystko padło. Co zamierzają zrobić? Zobaczymy z czasem. Z czasem ogólnie projekt na razie na razie dno. Czy się obroni? Zobaczymy. To co było też, jak to mogę powiedzieć, na tamtej choście, co ja się wchodziłem, zacząłem się uczyć i zdobywać jakąś wiedzę, też wiele projektów, jak przyszło Przyszła jakaś besta to lizało dno i nigdy już się nie odbiło, a niektóre się po prostu zlikwidowały, niektóre uciekły czy się zeskamiły Także trzeba mieć to na uwadze, że tutaj może być dość spora wymianka w przyszłości i przyjdą nowe trendy inne, i inne projekty będą bardziej zyskiwać Odbiło się to na pewno na każdym praktycznie blockchainie, ten atak na LUNE związany i ten ich UST, bo Wszędzie praktycznie bez mała było UST gdzieś tam y, Trade'owane gdzieś w pulach płynności na wielu blockchain'ach I, I to dało nam też przy okazji spadki bo ktoś musiał właśnie zakupić dużo bitcoinów rzucić te bitcoiny żeby Zawalić też tam y, Też tam i rynek na terze i UST No i cóż Tak w życiu bywa Wykorzystują sytuację jak mogą nie ma nie ma po prostu litości w biznesach takich, ale trzeba brnąć, dalej, brnąć sobie dalej i, i, i szukać jakichś ciekawych informacji. To o, tym, o czym mówiłem, ten BH Network już jest dodany na Major Exchange, już jest w stakingu. Ten Bihad cały lunchpad co będzie, już jest dodany staking. Ciekawe czy będzie jakiś rzut, czy ogólnie lunchpad będzie, bo tam było wpisane, że będzie lunchpad. Znaczy ogólnie platforma lunchpadowa Ale czy będzie dodatkowy lunchpad Platformy lunchpadowej na My Exchange zobaczymy Clever już 50 dni Do uruchomienia MateNetu SpaceFi ma dla nas Testnet I ogólnie też tu będzie airdrop Także tutaj Jeżeli wrzucę wam linka I przejdziecie sobie Gdzie to było Zgłoszenia, formularz jest formularz w każdym razie do wypełnienia Gdzie ten formularz Ogólnie wrzucę wam ten formularz do pod filmikiem nie wiem gdzie go teraz zapodziałem Żeby się na ten R drobny testnet łapać także y, warto sobie wypełnić Ogólnie co w się robimy To tak jak wiele razy mówiłem zajmijmy się airdropami szukaniem trendów pozyskiwaniem kryptowalut w jakiś sposób jaki nam się uda to zorganizować Jest tu jest aplikacja właśnie i trzeba zaaplikować o testnet 2.0 także ja wam wrzucę to pod filmikiem Także tutaj możemy sobie działać. O, na następny airdrop. Cofnijmy się, bo tutaj też mamy jeszcze ważną informację. To mówiłem testnet, testnet. Ten Pistake, Pistake z Binance Lab współpraca. Ekosystem się będzie razem współdziałał, pracował. Także dość ciekawie. Wczoraj po tym pierwszych zjazdach. Yy, co był ten atak na Lunę? To za dnia ja zauważyłem, że tam 12, 12, yy, Pistek chyba 12%, a nawet yy, XPRT ileś procent do przodu, bo to jeden blockchain yy, sporo podskoczyło, ale wiadomo, no drugi atak był dalej i dalsze zjazdy na kryptowalutach. Także ten yy, nie odniosło się to dużym echem, ale przyszłościowo Pistek. Yy, ma duże, 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 duże szanse na wzrosty przyszłościowo. Tak myślę, jeżeli właśnie współpraca z Binance, yy, wspólne jakieś listowanie, jakiś yy, yy, staking into BNB Ecosystem, czyli w BNB będzie staking tego. Także dość ciekawie to wygląda. Wrzucę link też do artykułu, żebyście mogli sobie poczytać. Także ja, yy, co ja czynię? Yy, każdy. Powinien zrobić własny research Ja na przykład No to kupuję sobie znów atomów Znów wypłacę, znów rzucę w staking maksimum wypłata i, i, I działam dalej po prostu Buduję sobie portfel Przyszłościowo Ekosystem kosmosu nigdzie nie odchodzi Projekty upadają Luna, Terra Luna była tworzona Na ekosystemie kosmos I nawet się to też połączyło Ale wiadomo nie wszystkie projekty Projekty wypalą i, i będą na takim samym poziomie. To co teraz powstaje na, na takim Kronosie, co powstaje na Kosmosie czy na Algorandzie czy na innych blockchainach, Polsce dot i ten nie wszystko wypali. Powiem wam nie wszystko wypali, także różnie może być. A zobaczymy w przyszłości, o tutaj ta biedna tera. Mówię trochę mi Luny zostało. I tam jeszcze na tym portfelu jednym mam trzy sztuki, ale nic nie chce leży, bo i tak jest. Za czym wycofam, to, to trochę czasu zejdzie, żeby, żeby to się wycofało. Teraz czekam, żeby tutaj wpadło 17,32%. Stake i zaraz mi dojdzie, wrzucam następną partię. Jak to można powiedzieć, a to ma nie się stejkuje. Tutaj dla mnie akurat projekt długoterminowy. Tylko, że jeszcze nie doszedł jest, jest już, dobra, no to idziemy sobie w tego w tego sobie, bo tutaj też będą jeszcze zrobił. Trochę mam na Citadel. Manage Delegacja i 87 87 deleguje następnych, czyli już ta Portfel mi się zwiększył i czekam na przyszłość, żeby to się wszystko odbiło. Następnych moich zakupów, co myślę sobie zrobię jeszcze przy, przy takich właśnie obniżkach, dołkach na pewno Erlorda, no i, i trzeba będzie pomyśleć jeszcze o czymś innym, ogólnie ten artykuł mi się spodobał, co Norbert napisał, nexo, będę chciał też wejść w nexo i, i sobie tam zacząć działać, jest tam jakiś bonus 25 dolarów, plus jeżeli, jeżeli mamy te nexo, nexo tokeny i trzymamy je długoterminowo to jeszcze dodatkowo jakiś bonus wpada nam przy stakingu i w ogóle, także warto mówię poczytać ten artykuł i zobaczyć sobie tak, czyli mam można powiedzieć 254 atomy, ćwiartkę, czwartkę z tysiąca, chcę dojść do tysiąca atomów, żeby mieć ten jeden taki bogaty naprawdę portal żeby mi Ładnie schodziło, czyli przy tych procentach co są, przy 1000 sztuk rośnie powinno schodzić 170 atomów, czyli miesięcznie ponad 10 sztuk Fajnie, jeżeli by wróciły te podobne ceny 10 sztuk to jest yy, przy cenach na przykład takich fajnych 40 dolarów to by było 400 dolarów miesięcznie zarobku, jeżeli by wszystko się unormowało w przyszłości Tak sobie życzę i, i życzę Wam, żeby nawet jeszcze były lepsze ATH i lepsze zarobki na atomie Także tyle w tym filmiku Trzymajcie się, wytrzymamy te spadki i będzie jeszcze lepiej. Także, cześć.